Dzień dobry Państwu. Robicie zakupy, krzątacie się, macie jakiś plan na dzisiejszy dzień, ale nie zastanawiacie się, czy zastanawiacie się nad swoim zbawieniem, czy zastanawiacie się nad wiecznością, czy zastanawiasz się, czy szukasz prawdy. Ja jestem dzisiaj tutaj, aby podzielić się z Tobą swoim świadectwem spotkania z żywym Jezusem Chrystusem. Nazywam się Katarzyna Grodzka i jako bardzo religijna osoba, która dużo się modliła, która myślała, że są pośrednicy do Boga, miałam takie momenty, że zastanawiałam się, kim jest Jezus dla mnie. Zastanawiałam się, czy mam pewność zbawienia. I wiecie co? Wtedy odpowiedź moja brzmiała tak, że Jezus jest jakiś taki odległy dla mnie, że tak naprawdę Go nie znam osobiście i nie mam pewności zbawienia. Miałam taką listę swoich marzeń i na pierwszym punkcie było, że chcę pójść do nieba. I przez ponad 25 lat chciałam zasłużyć dobrymi uczynkami, chciałam zasłużyć modlitwami, chciałam zasłużyć sakramentami na zbawienie. Nic się nie zmieniało. Pustka, która była we mnie, tylko się pogłębiała. Nie wiedziałam, dokąd idę. Nie wiedziałam, czy zdołam zasłużyć sobie na niebo. I pewnego dnia usłyszałam, że krzyż jest pusty, że grób jest pusty i że jeżeli tylko uwierzę, że Jezus Chrystus 2000 lat temu jako Syn Boży poniósł należną mi karę, poniósł każdą konsekwencję mojego grzechu i prawdziwie stał z martwych, będę zbawiona. I w pierwszej chwili to mój religijny świadek się zawalił. Jak to? Przecież tak dużo się modlę, taka jestem dobra. A co, do piekła idę? Bo nie znam Jezusa osobiście? Tak, szłam prostą drogą do piekła. Bo Jezus Chrystus wtedy nie był moim Panem. Nie uznałam go swojego Pana i Zbawiciela. I kochani, proszę ciszej zrobić. To pragnienie, które miałam, że chcę znać Boga osobiście, że chcę mieć pewność zbawienia. Ja powiedziałam do Boga, że jeżeli jesteś takim, o jakim słyszę, nie taki, jaki mi tutaj przedstawia religia, bo nie widzę życia w tym, co robię, to ja Cię chcę znać osobiście. I w krótkim czasie miałam rozmowę z osobą, która była narodzona na nowo. I ona powiedziała mi to samo. I ja w swoim sercu uwierzyłam, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, że On został skatowany za mnie, że On spłacił mój dług, że On na zawsze pokonał śmierć i diabła, i że On zmartwychwstał prawdziwie w ciele. Uwierzyłam w to i podjęłam decyzję w swoim sercu, że uznaję Go jako swojego Pana i Zbawiciela. I wtedy prawdziwie wypełnił mnie Duch Święty. I od tego dnia wiem, dokąd idę. Mam pewność zbawienia. Nie mam już tej pustki w sercu, którą miałam, bo wypełnił ją Święty Duch. Dziś wiem, jestem nowym stworzeniem. Mój duch ożył. Realnie spotkałam się w duchu z Jezusem Chrystusem. i mam zabezpieczoną wieczność. I to jest dzisiaj dostępne dla Ciebie. To jest dzisiaj dostępne dla Ciebie. Zbawienie jest za darmo. To Boży dar. Nie zasłużysz sobie niczym, niczym. Ani modlitwami w kościele, ani różnicami, ani emocjami. Nie zasłużysz sobie na niebo, nie zasłużysz sobie na zbawienie. Jedynym Zbawicielem, jedyną drogą do nieba jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus. Nikt nigdy w Kościele nie powiedział, że muszę narodzić się na nowo, aby wejść do Bożego Królestwa. Może to słyszałam, ale było to dla mnie martwe. Moje oczy i uszy mylą więzi przez religijne duchy, ale pragnienie spotkania Boga osobiście i zabezpieczenie swojej wieczności dla mnie było ważniejsze. I dotarły do mnie słowa pełnej Ewangelii. I dzisiaj do Ciebie też przyszliśmy, abyś usłyszał prawdę. Prostym aktem wiary ustanowił Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Uwierzył w płosny krzyż i w płosny grób, abyś był zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. Sięgnij do tej księgi, którą masz w domu. Jeżeli prawdziwie, realnie pragniesz, jeżeli szukasz od dawna żywej relacji, żywego Jezusa Chrystusa, bo nie widzisz życia w tym, co robisz, a większość z Was na pewno jest religijnymi osobami, to dzisiaj z głębi swego serca zawołaj do Jezusa Chrystusa. Zawołaj i wezwij potężnego imienia Jezus nad swoim życiem, a będziesz zbawiony. Amen. Dzięki.